Bardzo, bardzo serdecznie witam wszystkie siostry, które zechciały tutaj posłuchać tej konferencji i wszystkich użytkowników internetu, którzy teraz słuchają albo będą słuchali w przyszłości, odtwarzając te słowa. Dzisiejszy fragment Pieśni nad Pieśniami, którym chciałbym się z wami podzielić, można zatytułować Lektyka Salomona albo Zaślubiny Salomona. Jest to fragment luźno łączący się z całym kontekstem, troszeczkę odstający od niego, ale który stanowi pewną odrębną całość, bardzo interesującą i może być odniesiony do tej tajemnicy zaślubin Jezusa Chrystusa i umiłowanej przez Niego Eklezji, czyli Kościoła. Zaczyna się, to jest fragment obejmujący trzeci rozdział Pieśni nad Pieśniami, wersety od 6 do 11. Werset 6 zaczyna się dosyć enigmatycznie. Kim jest ta wstępująca z pustyni, jak słupy dymu, nasycona mirrą i kadzidłem z wszelkich wonności kupców? Werset zaczyna się pytaniem. Cały właściwie jest pytaniem, które ma na celu wzbudzić ciekawość czytelnika czy słuchacza, każdego z nas, odnośnie do obserwowanego zjawiska. Coś zbliża się od strony pustyni. Na razie w oddali nie jesteśmy w stanie rozróżnić konturów, co to takiego. Jednak pierwsze słowa już zaskakują i też podsuwają nam pewien klucz, jak należy je rozumieć. Po hebrajsku one brzmią mizot, czyli kto, a nie co. Tu jest zaimek pytajny. Kto? Więc jakaś osoba. Zot to jest zaimek wskazujący rodzaju żeńskiego. Ta. Czyli kim jest ta? A więc zbliża się jakaś osoba rodzaju żeńskiego. Na razie widzimy tylko te słupy dymu. Domyślamy się, że to mirra i kadzidło, ponieważ właśnie to były te produkty, które spalając spowodowały, że wznosi się dym. Można się domyśleć, że chodzi tutaj autorowi o to, że ktoś przybywa. Używa tutaj czasownika hebrajskiego ala. To jest czasownik, który oznacza wstępować. A więc nie tylko przybywa z pustyni, ale wstępująca z pustyni. Ten czasownik ma dosyć ciekawe znaczenie, ponieważ on odnosi się do ludzi, którzy bądź przybywają do Ziemi Świętej. Przybycie do Ziemi Świętej nazywa się wstępowaniem do Ziemi Świętej. A już będąc w Ziemi Świętej, do Jerozolimy. Gdyż Jerozolima położona była na wzgórze, na wzgórzach judzkich. I z którejkolwiek strony by się do niej zbliżało, czy od strony Jordanu, czy od strony Morza Śródziemnego, zawsze będziemy wstępowali. A więc w domyśle my jesteśmy tymi obserwatorami, którzy z perspektywy świętego miasta Jeruzalem widzimy coś, co zbliża się do tego miasta. Ten motyw pustyni i słupów dymu może wzbudzać skojarzenie z wędrówką Izraelitów z Egiptu do Ziemi Świętej. Synowie Izraela jakby przybywali do kresu tej wędrówki. I tak zresztą w Targumie hebrajskim jest interpretowany ten werset. Natomiast dla nas chrześcijan Kościół Święty, Eklezja i każdy z nas jakby wstępuje przez całe swoje życie z pustyni tego świata, z grzesznego życia ku niebieskiemu Jeruzalem. Jerozolima tutaj ma to znaczenie właśnie duchowe kresu naszej wędrówki. I drodze tej towarzyszy dym z mirry i kadzidła. Ojcowie Kościoła widzieli w tych dwóch produktach mirra i kadzidło z jednej strony dzieło miłości bliźniego, które wyraża się poprzez ofiary z naszego trudu i życia dla drugiego człowieka, którą symbolizuje mirra.
Jezus Chrystus, Jego ciało zostało namaszczone mirrą po śmierci, kiedy oddał za nas swoje życie. I mirra jest tym symbolem miłości bliźniego. A kadzidło z kolei symbolizuje miłość do Boga, ponieważ kadzidło związane było z kultem w świątyni. Po dzień dzisiejszy również w kościołach używamy kadzidła właśnie do tego, żeby wyrazić za ich pomocą tę modlitwę, która wznosi się ku górze, właśnie jak dym kadzidła ku Bogu. W kolejnym wersecie czytamy: oto lektyka Salomona, 60 wojowników wokół niej spośród wojowników Izraela. Tutaj ta rola tej partykuły hebrajskiej, hinne, oto, można ją porównać do jakby obiektywu kamery filmowej, który przybliża się ku temu zjawisku, które do nas przychodzi. Patrz, zwróć uwagę. W pierwszym wersecie mieliśmy obraz panoramiczny całej pustyni. Teraz zaś zatrzymujemy się już na szczegółach, a więc widzimy lektykę, czyli takie przenośne łoże z tronem, którym podróżowali w starożytności władcy. Na razie jeszcze nie wiemy. Wiemy tylko, że to jest lektyka Salomona, ale bliższych szczegółów nie jesteśmy w stanie rozróżnić, gdyż otoczona jest, w pewnym sensie osłonięta przez liczną grupę właśnie uzbrojonych wojowników. Kim oni są? 60 wojowników. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że to są tak zwani ochraniarze, czy też gwardia przyboczna. Tutaj w sąsiedztwie kościoła też jest pałac prezydencki i często, jeżeli widzimy, że przybywa ktoś ważny, teraz niedawno prezydent Biden był, to gdyby tak uważnie spojrzeć dookoła, było pełno ludzi w czarnych garniturach ze słuchawkami w uszach, którzy rozglądali się na prawo, na lewo, czy przypadkiem ktoś nie szykuje jakiegoś zamachu, żeby coś. I w starożytności też było to powszechne. Każdy król musiał mieć wokół siebie ten orszak tej gwardii przybocznej, gdyż wiemy z historii, że często zdarzały się właśnie zamachy stanu, upadały jedne dynastie, zaczynały się inne. I w tradycji starożytnego Izraela czytamy, że władcy izraelscy mieli 50 wojowników, którzy ich chronili w Księdze Samuela, w Księgach Królewskich. Też w drugiej Księdze Samuela dowiadujemy się, że eskorta Dawida liczyła 30 wojowników, a więc to jakby podwojenie tej liczby eskorty. W tradycji hebrajskiej tych 60 wojowników, zauważmy bardzo ciekawą rzecz, on symbolizowało błogosławieństwo Boga. Skąd takie skojarzenie? Otóż właśnie w Targumie zauważamy, że rabini starożytni wyczytali, że błogosławieństwo kapłańskie z Księgi Liczb, rozdział 6, wersety od 24 do 26, w języku hebrajskim składa się z 60 liter. A więc to błogosławieństwo Boga, które chroni człowieka, zapewnia mu opiekę, właśnie składa się z 60 liter i to mogą symbolizować tych 60 wojowników. Natomiast dla nas, chrześcijan, kim oni są? Ci, którzy są najbliżej Chrystusa w Jego otoczeniu, to są właśnie święci. To są ci, którzy włączeni są w Jego misję, strzegą Go i równocześnie są bardzo blisko Niego. W następnym 8 wersecie czytamy: oni wszyscy dzierżą miecz, zaprawieni wojną. Każdy ma miecz u swego boku z powodu zagrożenia nocą. W tym wersecie aż dwukrotnie pojawia się motyw miecza. Nie tylko stanowi on element uzbrojenia, ale również pewien przedmiot kojarzony z siłą, zapewnieniem bezpieczeństwa, z męstwem. Stąd też surowy obraz tych potężnych wojowników
bardzo będzie kontrastował z subtelnym opisem samej lektyki, który spotkamy, który będziemy czytali za chwilę. Cały ten werset odmalowuje obraz, jaki wyłania się, pewien obraz wskazujący na napięcie, zagrożenie, zaprawieni wojną, miecz u boku z powodu zagrożenia nocą. W kontekście miłosnej pieśni, jaką jest pieśń nad pieśniami, może to oznaczać pewną troskę, obawę wobec zagrożeń, które czyhają na miłość. A więc zanim przejdziemy do tej kunsztownej budowy lektyki, musimy uświadomić sobie, że potrzebuje ona potężnej obrony, ochrony. Aby miłość mogła cieszyć się pokojem i bezpieczeństwem, potrzebny jest tutaj ten oddział nieustraszonych wojowników, którzy zapewnią je. A czasem szczególnego zagrożenia jest noc. W ciemności bowiem wróg może przybliżyć się do króla, zabić go. Wiemy, pamiętamy, kiedy w jednej z grot na pustyni judzkiej podczas właśnie nocy, kiedy Saul spał, Dawid przybliżył się, uciął część jego płaszcza. Wielokrotnie właśnie te napaści, zamachy na królów miały miejsce nocą. Stąd też ci wojownicy są nie tylko zaprawieni w boju, ale też czuwają. Teraz, jeżeli przejdziemy do duchowego rozumienia tego wersetu, to możemy powiedzieć, że za świętym Pawłem w jego liście do Efezjan, 6 rozdział, werset 17, Słowo Boże jest nazwane mieczem ducha. A więc miecz symbolizuje Słowo Boże. Ci święci, ci, którzy są blisko Chrystusa, oni potrafią, umieją posługiwać się tym Słowem Bożym. Nie tylko czytają je, ale rozumieją, odnoszą je do swojego życia. Potrafią korzystać z tego Słowa Bożego, tak jak dobrze wyszkolony wojownik potrafi władać mieczem. To jest zachęta skierowana do każdego i każdej z nas. Nie tylko do mężczyzn, ale również i kobiety mogą być tymi wojowniczkami Jezusa Chrystusa, które posługują się z miłością właśnie tym mieczem Słowa Bożego. Czasami możemy zazdrościć naszym braciom, świadkom Jehowy, którzy znają na pamięć różne fragmenty Pisma Świętego, potrafią tutaj zacytować, jak z rękawa sypać, tutaj Jan 5,18, Mateusz 8,21. Czasami zawstydzają nas, czy my tak samo potrafimy być sprawni w tym władaniu Słowem Bożym. I zachęta do nas, żebyśmy czytali je i rozumieli, odczytywali, żeby ono stało się w naszych rękach tym narzędziem realizowania powołania do miłości, którą Jezus Chrystus nas obdarzył. I tutaj podobnie też ten symbol miecza odczytuje tradycja żydowska. Starożytni Hebrajczycy też widzieli tutaj w tym obrazie miecza umiejętność posługiwania się przykazaniami Tory w tym celu, żeby dochować wierności Bogu, żeby bronić szabatu, bronić czystości rytualnej i tak dalej. Papież Franciszek przypomina nam w Misericordia et Misera właśnie, że jego najgłębszym pragnieniem jest, żeby Słowo Boże było coraz bardziej czczone, znane i upowszechniane. Właśnie umieć posługiwać się tym mieczem Słowa Bożego, to znaczy czcić Słowo Boże, czyli odnosić się do Niego z szacunkiem, jako do pewnego daru, który otrzymaliśmy od Boga, żeby było znane, czyli czytać je, nawet umieć na pamięć, i upowszechniane, czyli żeby ono przemieniało świat, w którym żyjemy, żeby było tym zaczynem, który daje światu nowe życie przez Jezusa Chrystusa. W 9 wersecie dowiadujemy się już kolejnych informacji na temat tego, czym, jak wygląda ta lektyka Salomona. Tron uczynił sobie król Salomon
z drewna Libanu. A więc przede wszystkim wykonana jest z drewna. I skoro ci ochraniarze, którzy otaczają króla Salomona, uznali nas za godnych zaufania, to możemy przybliżyć się i przyjrzeć się, jak ta lektyka wygląda. I w kolejnych wersetach dowiemy się, będziemy mogli podziwiać jej piękno. Ale pierwsze, co się rzuca w oczy, to solidność i trwałość tej konstrukcji wykonanej z cedrów Libanu. Bo drewno Libanu to chodziło o drzewo cedrowe, a więc to drzewo, które uważano, że Pan Bóg zasadził te cedry przed wiekami, ponieważ to są drzewa, które bardzo długo rosną i są wiecznotrwałe. I również drewno z cedrów Libanu też ono nie gniło, nie murszało, było bardzo, bardzo trwałym materiałem, trwałym budulcem. W świątyni jerozolimskiej sklepienie świątyni też wykonane było właśnie z belek, z cedrów Libanu. Oczywiście tym Salomonem, król Salomon, który uczynił sobie ten tron, to jest Jezus Chrystus, jest oblubieniec. I jeśli przyjmiemy sugestię, że lektyka i tron stanowią jakiś metaforyczny obraz samej oblubienicy, wówczas to sformułowanie nabiera nowych wymiarów. Oblubieniec staje się niejako architektem miłości. On kształtuje ją własnoręcznie i w rezultacie też sformułowanie dla siebie zawiera ten ładunek emocjonalny. Miłość domaga się wyłączności. A więc wiemy, że tym tronem, tą lektyką jest oblubienica. Ale w duchowym znaczeniu, jeżeli prześledzimy, jak odczytywali ojcowie Kościoła i średniowieczni komentatorzy tę symbolikę, czym jest ten tron, który uczynił dla siebie król Salomon, to najpierw możemy sięgnąć do tradycji żydowskiej, która właśnie ze względu na te drzewa, drewno Libanu, łączy tę symbolikę ze świątynią jerozolimską. To właśnie ona jest tym tronem, na którym zasiada Bóg jedyny. Tak właśnie odczytywali to starożytni Żydzi. Natomiast dla chrześcijan tym miejscem przebywania Chrystusa, we wnętrzu którego jest Chrystus, jest Kościół Święty. On niesie Chrystusa aż na krańce świata dzięki głoszeniu słowa. Zauważmy, lektyka nie jest czymś statycznym, co stawia się w jednym miejscu i niech sobie tam stoi. Ona służy do tego, żeby iść, nieść, przenosić. Jezus Chrystus, zasiadający w tej lektyce, pragnie, żeby Jego słowo, Jego orędzie było niesione aż na krańce świata. Żeby, tak jak mówi papież Franciszek, aż na peryferię, jak najdalej, żeby każdy mógł przyjąć Go do swojego serca. Ale niektórzy ojcowie Kościoła mówią dalej, że tą lektyką również może być dusza każdego z nas, nasze serce. Tam też we wnętrzu jest ten tron Chrystusa, na którym On zasiada, On porządkuje to wszystko, co cały rozgardiasz duchowy, który często jest w naszym wnętrzu. I to właśnie my, każdy i każda z nas jest powołany, żeby nieść tego Chrystusa drugiemu człowiekowi, nieść Go światu. Nawet jeżeli jesteśmy w jakichś zgromadzeniach kontemplacyjnych, gdzie ta możliwość ruchu, przemieszczania się jest ograniczona, to niesiemy Go w sposób duchowy, poprzez modlitwę, czy nawet w czasach dzisiejszych przez internet też możemy nieść Chrystusa w naszym sercu drugiemu człowiekowi. Ale na tym nie koniec. Są tacy ojcowie Kościoła, którzy mówią, że tą lektyką Salomona jest Biblia, Słowo Boże. Jezus Chrystus zamieszkuje w pewnym sensie w jej wnętrzu. Ona jest tą kunsztowną konstrukcją, która go otacza, ale to, co się liczy, to nie są same słowa i zdania Pisma Świętego, ale fakt, że
poprzez nie, z nich wyłania się Jezus Chrystus. I poznanie Pisma Świętego staje się poznaniem Chrystusa. W swoim słowie Jezus Chrystus też dociera aż na krańce świata, jest niesiony. Jeszcze inni mówią, że tą lektyką jest świadectwo składane życiem i słowem Ewangelii. Dzięki właśnie temu świadectwu Chrystus przychodzi do drugiego człowieka. Też od czasów średniowiecza, od Alana z Lille, też przez późniejszych komentatorów, rozwijana była bardzo ciekawa interpretacja, że tą lektyką Salomona w sposób szczególny była Najświętsza Maria Panna, która przyniosła go światu. Tak jak król przybywa we wnętrzu lektyki i wychodzi z tej lektyki, tak Chrystus był niesiony w jej łonie i poprzez swoje narodzenie przyszedł do nas, stał się człowiekiem. A więc też można w sposób duchowy kontemplować tutaj tajemnicę narodzin Jezusa, czytając ten werset. Jeszcze inni mówią, że ta lektyka to jest każdy człowiek cierpiący, odtrącony, wykluczony, w którym obecny jest Jezus Chrystus. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, to mnie uczyniliście. Czyli właśnie we wnętrzu tej lektyki, którą jest właśnie ten człowiek ubogi, obecny jest Chrystus. No i w końcu niektórzy widzą w tym obrazie lektyki, w której przybywa Jezus Chrystus, procesję Bożego Ciała. Chrystus właśnie w monstrancji, w Najświętszym Sakramencie, ciało Chrystusa niesione z takim wielkim, można powiedzieć, przepychem w złotej monstrancji, pod baldachimem, z przodu dziewczynki sypią kwiatuszki, ministranci niosą kadzielnice, kadzidło, płoniec. Też ten cały ten obraz może być odniesiony do tajemnicy obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, które właśnie w Boże Ciało jest celebrowany w całym Kościele. Ale widzimy, jak bardzo wiele skojarzeń, bardzo różnorodnych, może wynikać z tego obrazu lektyki Salomona. I one, mimo że różnią się między sobą, to każdy z nich może być dla nas punktem wyjścia dla jakiejś duchowej refleksji. Bo Pan Bóg pragnie dzisiaj coś mówić nam poprzez ten tekst. W wymiarze historycznym opisywał on po prostu lektykę królewską. Ale co on oznacza dla mnie i dla ciebie? Czym dla mnie i dla ciebie jest ta lektyka? To jest zaproszenie, żebyśmy to rozeznawali. I za chwilkę w 10 wersecie przyglądamy się już z bliska tej lektyce Salomona. I czytamy. Jego kolumny, tego tronu, jego kolumny uczynił ze srebra. Jego oparcie ze złota. Jego siedzenie z purpury. A jego wnętrze wysadzane jest miłością dziewcząt z Jeruzalem. Werset bardzo szczegółowo wymienia wszystkie elementy konstrukcyjne tej lektyki. A więc najpierw mamy kolumny, ponieważ ona była przykryta, kryta takim baldachimem. A więc mamy kolumny czy słupy, można to też tłumaczyć. Następnie mamy oparcie, król zasiada bogato, to oparcie ze złota, złocone. Dalej mamy też siedzenie, na którym zasiada król, oczywiście uczynione z najwspanialszego materiału, jakim jest purpura. No i całe wnętrze tej lektyki, którego nie da się jakoś precyzyjnie nazwać, opisać, zawiera jakąś atmosferę, czar, uczucie, które towarzyszy każdemu, kto znajdzie się właśnie w tej lektyce Salomona. Tutaj zauważmy też ta gradacja tych materiałów, z których wykonano poszczególne elementy. Najpierw srebro, potem złoto i w końcu purpura i najcenniejszy element konstrukcyjny – miłość. Miłość, która przewyższa swoją ceną wszystkie bogactwa. I wraz z tym wersetem
Zostajemy wtajemniczeni coraz bardziej w te kręgi miłości. Wchodzimy do wnętrza lektyki Salomona. Do jej budowy król użył najcenniejszych materiałów. Jeśli przyjmiemy, że Jezus uczynił wspaniałą lektykę, by w jej wnętrzu przebywać wraz z ukochaną eklezją, to ojcowie Kościoła podpowiadają, stosując tak zwaną interpretację alegoryczną, a więc doszukują się, co może symbolizować, mogą te kolumny, co może oznaczać złote oparcie czy purpurowe siedzenie. W niektórych komentarzach możemy znaleźć takie słowa, że te srebrne kolumny to jest Słowo Boże lub też słowo głoszone w ramach ewangelizacji. Właśnie słowo srebro to jest symbolizowane, symbolizuje właśnie słowo, głoszenie, nauczanie, a więc też Pismo Święte. Natomiast złote oparcie to jest albo nadzieja wiecznego pokoju, życia wiecznego, na której opieramy nasze życie na nadziei, albo też mądrość. Jezus Chrystus jest tą pełnią mądrości. W księgach, w Księdze Przysłów, w Księdze Mądrości mądrość jest porównana do złota, jest cenniejsza od złota, jest jak złoto. Natomiast to purpurowe siedzenie odczytywano to w kontekście symboliki chromatycznej, czyli symboliki kolorów, jako odniesienie do męki Chrystusa. Kolor czerwony kojarzono z krwią Chrystusa. Albo też do męki, do oddania życia za Niego męczenników. Oni mogą stanowić właśnie tę purpurę, która wyłożone jest wnętrze tej lektyki. A to, co ją wypełnia, to jest właśnie to, czego nie da się w żaden sposób opisać. I to jest właśnie ta miłość. Miłość dziewcząt z Jeruzalem, czy też córek jerozolimskich, jak czytamy w dawnych tłumaczeniach. I to ona, ta miłość jest najważniejsza. Ona nadaje sens całej lektyce Salomona. I tak jak w pierwszym wersecie tej perikopy widzieliśmy orszak przybliżający się, tę lektykę, i szczegóły rozpoznawaliśmy z coraz większą wyrazistością, tak teraz ostatni werset tego fragmentu wskazuje jakby drugi kierunek ruchu ku lektyce. Czytamy tutaj, 11 werset. Wyjdźcie i patrzcie, dziewczęta Syjonu, na króla Salomona, w diademie, którym ukoronowała go jego matka, w dniu jego zaślubin, w dniu radości jego serca. A więc pierwsze słowa, wyjdźcie i patrzcie, skierowane są wprawdzie w pierwszym rzędzie do dziewcząt czy córek Syjonu, jednak stanowią też wezwanie dla nas, czytelników, słuchaczy, aby przyjąć tą postawę aktywną. Chrystus przychodzi do nas, ale zaprasza nas, żebyśmy i my wyszli Mu na spotkanie. Na tym polega cała nasza droga świętości, która zaczyna się od daru, który on nam ofiaruje. On przychodzi, daje nam w darze. Z naszej strony jednak potrzebne jest wyjście naprzeciw i przyjęcie tego daru. Wyjdźcie i patrzcie, dziewczęta Jerozolimy, na króla Salomona w diademie, którym ukoronowała go jego matka, czy też w koronie. Niesie na głowie jakieś nakrycie królewskie, korony czy diademu. Ta czynność koronowania w Biblii często miała znaczenie metaforyczne. Nie tylko odnosiła się do władców, ale Bóg na przykład koronuje rok dobrami, czy koronuje człowieka chwałą i majestatem, miłosierdziem i łaskawością, mamy w różnych kontekstach. Natomiast w szczególny sposób odnosi się do relacji oblubieńczej. Tutaj w Księdze Przysłów w 12 rozdziale czytamy, że dzielna żona jest koroną męża. Tutaj też mamy króla Salomona, który ukoronowany przez matkę w dniu jego zaślubin.
Tutaj ten obyczaj koronowania małżonków podczas ceremonii ślubu wydaje się sięgać starożytności. Tu wzmianki o nim znajdujemy też w literaturze międzytestamentalnej, w Misznie, w Talmudzie, a po dzień dzisiejszy stosowany jest w liturgii wschodniej. Jeżeli ktoś uczestniczył w jakimś nabożeństwie w cerkwi, w nabożeństwie właśnie, w sakramencie małżeństwa w cerkwi, to zobaczy, że tam w pewnym momencie nad głowami panny i panna młodego trzymane są korony. To jest to właśnie nawiązanie do tego ukoronowania. Ukoronowania, które czyni z małżonków króla i królową. I tutaj już ten werset, wyjdźcie i patrzcie na króla Salomona, już właściwie dokonuje się, ma miejsce we wnętrzu miasta. Już ta lektyka przybyła do miasta, gdzie król może czuć się bezpieczny, pozwala tym dziewczętom Jeruzalem i nam wszystkim zajrzeć do tego wnętrza i zobaczyć, że w tej lektyce przychodzi do nas sam Jezus Chrystus. Co więcej, to wyjdźcie i patrzcie może mieć szersze znaczenie, może być zaproszeniem, żeby wyjść z kręgu własnego egoizmu, by kontemplować Chrystusa. I to zarówno wówczas, kiedy adorujemy Go w Najświętszym Sakramencie, jak i wtedy, kiedy dostrzegamy Jego oblicze w drugim człowieku. Niektórzy ojcowie Kościoła widzieli w tym wersecie aluzję znowu do wcielenia Jezusa Chrystusa. To Najświętsza Maria Panna ukoronowała Go, dając Mu swoje ciało. W dniu Jego zaślubin, czyli wówczas, gdy natura boska połączyła się z naturą ludzką. To właśnie wtedy nastąpił ten moment poślubienia. Bóg poślubia, natura Boga w Chrystusie poślubia naturę ludzką. Łączą się w jedno. Jezus Chrystus też połączył się w jedno ze swoją umiłowaną eklezją, z Kościołem. Mówimy, że Kościół jest ciałem Chrystusa. Opuści mąż swojego ojca i swoją matkę, połączy się ze swoją żoną i oboje będą jednym ciałem. A święty Paweł dodaje w 6 rozdziale listu do Efezjan i staną się, a ta tajemnica jest wielka w odniesieniu do Jezusa i Kościoła. To właśnie On, poślubiając Kościół, staje się z Nim jednym ciałem. Dlatego mówimy, że Kościół jest ciałem Chrystusa i Kościół jest oblubienicą Chrystusa. I my jesteśmy zaproszeni, żeby być we wnętrzu tej ich intymnej relacji, tej bliskości, gdzie w sposób nieskończony wyraża się miłość Boga do nas. Miłość, którą On objawił dla nas na krzyżu. Ponieważ też warto wspomnieć w tym miejscu, że ten dzień zaślubin, dzień radości Jego serca, to też są ojcowie Kościoła, które łączą to właśnie z momentem, kiedy On oddał za nas swoje życie. A to ukoronowanie ma symbolizować też koronę cierniową. Ukoronowała Go Jego Matka, czyli ludzka natura, człowiek, każdy z nas, który jest grzesznikiem, jakby włożył na skronie Jezusa tą cierniową koronę. I to jest też moment zaślubin, gdyż właśnie poprzez śmierć na krzyżu i cudowne zmartwychwstanie Jezus Chrystus pojednał nas z Ojcem. To właśnie to było największym wyrazem miłości Jego do nas. Tej miłości, do której nas zaprasza dzisiaj każdego i każdą z nas, żebyśmy kontemplując tajemnicę lektyki Salomona, kontemplowali Jego nieskończoną miłość do ukochanej eklezji, a w niej do każdego z nas i każdej z nas. I żebyśmy odpowiedzieli na to naszą miłością. Bardzo dziękuję.